teraz Teatrzyk Biograficzny Bo-Bo-Bo ma zaszczyt przedstawić spektakl pod tytułem Kulisy prawdziwej historii Bo-Bo-Bo. Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Ratchet & Clank Size Matters. Na początku synchronizacja dół, góra, dół, góra. No i trochę się nie widzieliśmy. Dzisiaj już powinna być nowa jakość Let's Play, czytaj 1080p. Choć nie wiem, czy to na grze z PSP to będzie do dupy wyglądało, ale no dobra. Trzeba się będzie przekonać. Ryzyk fizyk. I gdzie tu mieliśmy jechać? Jechać. Lecieć. Mieliśmy lecieć na Halax. X. I tu chyba będzie cutscenka ekskluzywna dla wersji na PSP. Ale głowy nie dam. Po prostu sądzę, że tu będzie. To zgadłem. This doesn't look too hospitable. Maybe they put in false coordinates to throw us off the trail. Wait, do not throw that. Whoa, look at this. It's a hover car. Good eyes, pal. I was about to toss our only hope halfway across the planet. No, a więc to jest ekskluzywne. No, chociaż nie wiem. To jest ta? Tak sądzę, że to jest ta. Cutscenka. No dobra, to jest nasz stateczek, którym się dostajemy do aktualnej planety. A może to było na Betedze. Nie wiem, kurde. Ale gdzie? O właśnie, tu jest. Tu jest śrubencja. Śrubencja. Mam tu nową śrubkę. I teraz jeszcze dodatkowe wyzwanie. Giganta Clanka. To jest ostatni raz, kiedy widzicie tutaj gigantycznego Clanka, jeżeli chodzi o latanie. Oby. Oby, bo wiem dobrze, że go nie będzie już więcej. Więc to jest takie trochę kłamstwo z mojej strony, ale dobra. Okej. Więc taka mała rozgrzewka, nie od razu jakieś platformówki i te sprawy, tylko tak sobie na rozgrzewkę zrobimy Space Invaders. Okej. A, i swoją drogą. Nie do końca dobrze powiedziałem to na temat tych kolorowych rzeczy. Tych światełek. Otóż tak, żółte światełka dają nam śrubki. Niebieskie światełka dają nam nanotek, przez co się leczymy. Zielone światełka dają nam expa do tych rakiet. Więc tak, teraz to dobrze wyjaśniłem, mam nadzieję. I zauważyłem to dopiero, kiedy montowałem poprzedni odcinek. Albo jeszcze poprzedni. No i zapomniałem o tym wspomnieć. No i teraz, skoro mam okazję, to przynajmniej wspomnę o tym. I nie będę frajer i powiem to że ładnie, żeby nie wprowadzać ludzi w błąd. Ile rzeczy. Ja naprawdę lubię, jak się właśnie tak dużo tych statków zbierze i ja mogę tu rozwalać wszystkich, tylko patrzeć, jak te światła lecą. O jeden. A, że im się jak sztusi. Ej, to było niefajne. Spoko. Okej, czy jeszcze o czymś zapomniałem wspomnieć? Chyba nie. No nie, chyba powiedziałem wszystko. Poprawiłem się z tymi światełkami. Jest chyba dobrze. Ale no serio, jak odkryłem na edycji, że w ogóle tego nie zauważyłem podczas nagrywania, to byłem zdziwiony lekko. Naprawdę byłem lekko zdziwiony. Okej, tam widzę, że już coś leci. I tam też w sumie.
Ale nie, myślę, że to jest to wielkie... Wiecie, złoże tych. Okej, rozwalamy więcej statków, co jest bardzo fajnym zajęciem. Tak się wydaje, to jest bardzo nie lubię tych dużych statków, bo przez te rakiety oni strasznie dużo damage'a mi zadają. Strasznie dużo zdrowia mi zabierają. Jakbym na przykład ich nie zauważył, a oni by cały czas by mnie strzelali, to miałbym... No, tak kolokwialnie mówiąc, przestrany. A to by nie było dobre. Powiedziałbym nawet, że to byłoby bardzo niedobre. Halo, proszę mi tutaj aż tak bardzo dużo życia nie zabierać. To nie jest fajne. Mam już 11. To boss chyba powinien szybko pójść. Powinien, niekoniecznie musi, od razu mówię. O, a co to? Okej, tu mnie kierują w tą stronę. Więc będę po prostu miał. W sumie, kiedy... Nie ma nic na ekranie, to... Nie muszę strzelać, no ale dobra. Ja chcę być przygotowany. Mogę tu wejść? Nie, mogę się tak zranić. W sumie dobrze. Zauważył się, że znając mnie, to pewnie bym się tak pierdzielił, że się... Żebym się nie wydostał i tylko zabił. I całe zadanie od nowa. I to jest właśnie coś, czego bardzo nie lubię w tych zadaniach, że tu nie ma checkpointu. A jeżeli już są, to tuż przed finałowym bossem. Znaczy finałowym bossem tego zadania. Zadania? One. Tak, to jest znowu nasz boss, kochany. Tak, mi nie rób. Tak, mi nie rób. Hello. Hello! A, jeszcze jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć a propos odcinka z Baxa. Wczorajszy ten odcinek był nagrany jakiś tydzień temu. I tak, prawie teraz powiedziałem, że jutrzejszy, bo nagrywam to w sobotę, ale... Nie, błagam. Dobra. Nie! Aha, jednak to ma checkpoint. Nie no, fajnie wiedzieć. Co z tego, że gra w ogóle mi o tym nie mówi? I szkoda, że właśnie straciłem 11 rakiet, przez które finałowy boss mógłby... mi, nie wiem, buty czyścić. Nie no, świetnie mi jest. Dzięki. High Impact Games. Po prostu na dzięki, no. Okej, przynajmniej jedna jest. Ale tu jeszcze sporo tego zostało. Tego poziomu. A teraz samo umijanie w tej fabryce. Jakby fabryce, nie wiem co to jest, jakaś stacja kosmiczna, tak zgaduję. To mi teraz sądzę, że skoro przechodzę na 1080p, to teraz by to dużo lepiej wyglądało na PS2. Ale co z tego? Techno my Dreadnought. Ej, szybko to leci w sumie. Tym stateczkom dostaję odpowiednio dużo expa, by mieć na rakietę, co jest dobre.
Bardzo dobre wymiany powiedział. Chociaż po mnie nie. Chociaż może po mnie nie słychać, że bardzo dobre, ale uwierzcie mi, to jest bardzo dobre. Bardzo dobre. Od razu jeszcze mówię drugi raz. Komputrze, nie dawaj mi. Muszę być. Na czas nagrywania chyba będę musiał wyłączać opcję gaszacz ekranu. Ha! To jest na serio wkurzające, jak nagle wyłącza mi się ekran. Wtedy mam przez nagrywanie, to taki mi się nagle po prostu panika włącza, że po prostu komputer się wyłączył. Tak już mam odruch po prostu, że po prostu sram w gacie, że mi się komputer nagle wyłączył podczas nagrywania dźwięku, a to już byłoby okropne. Mam kolejną armor, czyli Electroshock Body Armor. Lecimy. Halo. Lecimy. Jeszcze takie fajerwerki na koniec, że przeszliśmy tą planszę. 11 minut i tylko Giant Clankser. To jest trochę niefajne. Ale będę się musiał jeszcze upewnić, czy to jest. Czy to była ta cutscenka z Exodonala PSP, bo. Już tutaj. Nie wiem. Nie tu. Też w sumie. Może i nie będę miał, wiecie. Żadnego bonusa. Ale przynajmniej będę bardziej chroniony. A na ochronie mi najbardziej zależy, bądź co bądź. No i dobła. Co my tu mamy? Mamy PDA, to się bardzo przyda. A to... To nie. No i teraz incepcja. Musimy się zmniejszyć w zmniejszonym stanie. Znaczy, no nie incepcja, bo po prostu jeszcze bardziej się zmniejszamy, ale... You get the point! You get the point. W sumie tu chyba trzeba było się przemieszczać, żeby blokować wejście, co nie? A nie, to jest ten cały coś, żeby się dostać do tego w ogóle. Bo też tu trzeba było skręcić, tu, panie, tu. Co? W sumie gdyby nie fakt, że gdy tylko spadniemy z tych szyn, tu giniemy, to w sumie ten poziom bardzo łatwo, te minigierki, no, nazwijmy to minigierkami, można by było bardzo łatwo pomijać. Bo wystarczy byłoby zlecieć, używać klanka i można by się praktycznie przenieść na koniec poziomu. Przelecieć na koniec poziomu. Aha, i nie da się w żaden sposób przeskoczyć gdziekolwiek tutaj. Na serio, próbowałem już nawet z glitchem, bo to znajduje się praktycznie no, w tym samym miejscu, co tamta wysepka, na której byliśmy. I próbowałem się tu dostać poprzez, wiecie, przelecenie glitchem ze statkiem, ale po prostu z jakiegoś powodu, kiedy dotarłem tam, jak już, bo w pewnym miejscu po prostu mapa się z jakiegoś powodu zmienia, nie wiem czemu. I po prostu, jak już się zmieniła, no dotarłem do miejsca, gdzie powinna być ziemia. No i spadłem i tak właściwie okazało się, że nie byłem aż tak daleko od tej wysepki małej. Więc nie wiem na serio, o co to chodzi. I tu zaraz powinna mi wylecieć śrubka. Tytanowa. O, właśnie. O, właśnie. Dziękuję bardzo. Mamy kolejną tytonową śrubkę. Aha, i właśnie po to nam był polarizer. Możesz tak zrobić. A, kurde. To był zły pomysł. Zadajmy, no, magię śmierci.
Agenci śmierdzi. Haha, ale śmieszne. Ale śmieszne, śmieszne. Ale trafcie w niego. Już nawet używacie swoich zębów. Łagam. O, właśnie myślałem, że ten jeden wystarczy tylko po to, żeby się upgrade'owali. Myk, tu mam cholerę tych śrubek. I co możemy kupić? Co to jest? Okej. 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 I z niej kupuj. Okej. Nie, to jest świetne. Okej, i możemy się tutaj dostać. Czeka ciekawostka. Bo nie wiem, czy wiecie, ale po prostu przez to jest trik speedrunnerski. Na serio, dzięki temu małemu boostowi w górę. O, teraz strzela się, fajnie. Dzięki temu małemu boostowi w górę można wiele rzeczy zglitchować w tej grze. Na przykład na początku gry pominąć cały tutorial. Jak widzieliście. No dalej, oni wam dają taki tyle expa, że powinniście już. Nie wiem. Być na 5 poziomie co najmniej. Albo na 10. Ale i tak uwierzcie mi, to jest epickie jak. Kiedyś próbowałem po prostu upgrade'ować agentów śmierci na walce z finałowym bossem. Po prostu używałem cheatu na nieskończoność amunicji, na nieskończoność zdrowia i tak po prostu bossowi spawnowałem te gadżetboty. Bodajże chyba się upgrade'owały tak praktycznie insta na level 3, więc boss nawet dużo expa daje. Mogę tu przeskoczyć? Nie, a szkoda. Tak się. Tak chciałem zobaczyć. Jak się da. Ciebie aktywowaliśmy, więc teraz. Aha. Siedzę z aktywnością na spokój. Teraz się mogę wrócić. Aha, to ty tu jeszcze chodzisz. Dobra, ja cię. Jak ja go nie zauważyłem? On to był od samego początku, czy ja go po prostu nie zauważyłem? Znaczy, nie, inaczej. Czy on tu był... Czy się nagle zespawnował, czy ja go po prostu nie zauważyłem, bo nie wiem. Zabranowałeś się w niego. I on da bardzo dużo expo. Okej, może nie aż tak dużo, jakbym sobie życzył, ale dobra. Idziecie? Idziecie. Bo ten na serio jest ich dużo, więc może się sobie poekspić. Teraz dużo hajsu sobie nazbieram z roślin. Nazbieram sobie hajsu. Serio, Bolt Grabber to jest najlepsza rzecz. I nie wiem dlaczego w Ratchet & Clank jedynce dostawaliśmy go tak późno. W grze. No i teraz się naspełnują ci źli, żeby zabić nam roślinkę. Ale jak to już im się nie uda, to mają. To ja mam ich. Okej, po prostu teraz sobie podekspuję. Podekspuję co? Ja tak za mogę wisieć, kurde. I to tam już nic zbytnie nie robi. O, jeszcze tam dwóch kolejnych idzie. Jeszcze mam jeszcze jakieś. Aha, Be Mind Glove mam. Jeszcze. Okej, to nie było w planie. A, lepsze, mogę sobie jeszcze więcej kasów. To już jest dobra rzecz. W sumie to... Jakby tak.
wtedy tam będzie stało to. O, i od razu będzie damage dawało. Taki ze mnie skurciarz. Aha. Monitorze! Błagam. Nie troluj. Szanowni, to już 20. To nie tak dużo w sumie. Nie tak dużo. Tak na heavy mangle, może tu też się flexpi trochę. Zaraz to jakieś 5 sekund cztery leżą. Aha! What? Ale to wiesz co, ja może pójdę kupić ten upgrade na B-Mangle. Tak, dziękuję. Bo jak spawnuje to tylko mi 5 tych pszczółek, to ja dziękuję bardzo. Za takie coś. No dobra, ale wypadałoby wreszcie tu wejść. My nie ogarniam tej drabiny tak zbytnie. Mam być szczery. I myk! No sorry ludzie, przyjść tutaj z... na challenge modzie i mieć mnożnik razy 12. Dobra, najpierw damy tam. Bo tu mamy tytanową śrubę. I dostajemy dużą... śrub i tytanową śrubę. Okej, teraz walimy w Otto, a raczej w jego statuę, bo w ogóle nie powiedziałem, że ten gościu nazywa się Otto. To jest praktycznie główny antagonista tej gry, więc tak, to z nim, to on jest finowym bossem. Jakbyście już nie zgadli. Po poprzednim odcinku. Okej. Okej. Na razie easy. Na razie. Nic więcej. Okej, zaczynają się te trudniejsze części, raczej nie trudniejsze. Skaczemy sobie przez bomby i nie do tamtej, nie dało się skoczyć z jakiegoś powodu, a śmiesznie by było, bo byśmy się wrócili. Okej, teraz powinniśmy, o właśnie, mam otwarte to, cokolwiek. Nie no, pokój to jest, albo jakaś poczekalnia, w sumie nie wiem. No w sumie mi to wygląda na poczekalnię, bo zapomnę, ja prawie jak do lekarza, albo do dentysty, w sumie dentysta też jest lekarz. No ale dobra, ale no patrzcie, no po prostu tutaj siedzisko, w środku też jest jakieś siedzisko, a po środku tego siedziska na środku jest jeszcze jakaś, jakaś taka, nie wiem jak to nazwać w sumie nawet. Nie wiem. Drzewko? Drzewko chyba. Tak to mogę nazwać w każdym razie. No dobra. Niszmy to wszystko. Zostańmy hajs. A też po środku nie. No drzewko, rozwalaj się. Drzewko. Proszę cię. Czemu się nie rozwalasz? Drzewuniu! Dobra, krzyknij się drzewko. Nie kochasz mnie. Wojenny. Dobra. Agents of Doom. Be mine, Glove. Bądź moją... rękawiczką? Bądź moją rękawiczką. Wojenny. To brzmi jak jakiś tytuł filmu. Nie powiem jakiego filmu. Z jakiego gatunku? O, może to.
Bo nie ma takiego... Z tego co wiem, to nie ma takiego filmu jak Bądź moją rękawiczką, ale może po prostu jestem źle doinformowany. Okej, okay. Jak możecie zauważyć w ogóle, ci więksi mogą charakteryzować tych mniejszych gnojów. No i wtedy jest fajnie. Czy gnojów, gnojków. Bo jest gnój, to jest ten duży, a gnojek to jest ten mały. O. Tak sobie można tłumaczyć. What? Aha, bo... właśnie, ten upgrade, który teraz kupiłem do Mind Glove, spawnuje jedną taką pszczółkę, która cały czas wokół mnie będzie latała i mnie chroniła tak jakby. Nie no, spoko. I tu chciałbym zrobić jeden trik, o. Dobra, otóż patrzcie co tu się stanie. Uaktywniać taka cinka i jakiś samolot w nas nawala. Ale da się to pominąć. I to była śmierć na specjalnie. Ale po prostu... O. What? Aha, pominąłem tylko cutscenkę. Nie no, świetnie. Ja w sumie też jest dobra rzecz, że mogę pominąć tę cutscenkę, ale... bym chciał co innego zrobić. Ile razy mi się to udało? O. No jak? Halo? Dlaczego teraz to działa? A wcześniej nie. Może z drugiej strony spróbuję. Proszę bardzo. Nie ma. Taki poradnik speedrunerski, ale jeszcze się wrócę. I przejdę z tą normalnie. Bo chciałem tylko tak pokazać dla ludzi, którzy mogą być zainteresowani speedrunowaniem tej gry. Dobra, pominąłem cutscenkę. Teraz możemy lecieć i uciekać przed tym samolotem, który jest zdenerwowany na nas. Cokolwiek żeśmy zrobili. Kurde, skniemy gardła, nie mamy żadnego tego, jak to się nazywa? Napoju. Co muszę sobie przynieść, jak będę nagrywał Sonika. Advance. Trwa. To tak, zaraz po tym nagraniu nagrywam sobie Sonic Advance 2. Piech przy odcinku. Rozwalanie wszystko, ale na serio ludzie. Według mnie pominięcie tego samolotu to jest dużo lepsze, może, bo bądź co bądź nie przewalą się na was te filary, przez co jest dużo łatwiej. I później ten samolot leci tu. Nie jestem do końca pewien, jak to działa, że albo ten samolot się w ogóle tutaj nie spawnuje, co jest dobre, więc nie macie walki z bossem. Znaczy no w sumie co jest złe, bo jak nie macie walki z bossem, to musicie pominąć. To musicie ją pominąć tak siak. Co jest trudne, ale da się to zrobić. Albo on tutaj cały czas czeka. Nie wiem do końca, jak to jest. Ale tak, możecie to pominąć poprzez glitch z wersji na PS2, który też działa na wersji PS2, ale jest dużo bardziej precyzyjny. Ale działa. Można tu to przeskoczyć. I uwierzcie mi, wiele razy samemu się to udało zrobić. O, Mind Glove jest strasznie OP na tą przywózę. Jeżeli mam być szczery, to zwykle tego bossa zostawiałem na jednego hita i sobie po prostu czekałem, aż oni będą respić i tak sobie expiłem bronię. Dobra. Tu tam gin. Przynajmniej B-Mind Glove się podexpi bardzo dużo. A propos B-Mind Glove. Sobie dam tu amunicję. I nie będę próbował tego przeskoczyć, bo nie chcę mi się przebudzić jeszcze. Może kiedyś.
jak będę robił jakiegoś streama z Size Matters. No serio, co nic mi expa nie dało? No to dupa. No i mamy Electroshot Helmet, tego sobie przy okazji założę już. Jej, pierwszy hełm od czasu tych, wiecie, gnistych. There she is! Let's get her! Ratchet, do you notice anything unusual about Luna? Well, she does seem to have an unusually large door in the back of her head. And why do you suppose that is? She's, robot? Correct. I believe the Technomite set us up from the beginning. What I do not know is why. Yeah? Well, I bet those Technomites inside her head know why. And now I'm gonna find out. No i siu, poleciała. Great news, fellas! I found my father! Turns out, he is the leader of the... Not now, Cork. We've got important business to take care of. This is important, too! I just wanted to tell you that... No, ale mi się smutno zrobiło. Ja tak na serio mi się tak przykro zrobiło. Ze względu na Quarka. A może to jest taka scenka? Kurde, nie wiem. Wydaje mi się, że to ta. Ta, którą teraz mieliśmy, to była ta. Ta. Ale tak, ludzie, to było na tyle, że tak... W tym odcinku mam nadzieję, że wam się spodobało. Następny odcinek będzie za 2 tygodnie. No i cóż, no. Dzięki za oglądanie. Jeżeli wam się spodobało. Na razie i cześć. Pa, pa!